Piłka nożna w swojej historii zapisała wielu bliźniaków, którzy ramię w ramię bardzo często grali w jednym klubie. Nawet jeśli potem się rozdzielali, wciąż łączyła ich rodzinna więź. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam przedstawić tych najbardziej rozpoznawalnych braci. Przed Wami znani bliźniacy w piłce nożnej. Zapraszam do oglądania. Na początek bracia, którzy są najbardziej rozpoznawalni w Polsce. Jeżeli chodzi o bliźniaków z największymi osiągnięciami, to zdecydowanie są to Michał i Marcin Żewłakow. Ten pierwszy rozegrał ponad 100 spotkań w reprezentacji Polski, w której przez wiele lat był kapitanem. Grał w belgijskim Anderlechcie, greckim Olympiakosie czy warszawskiej Legii. Marcin też reprezentował Polskę. Strzelił bramkę na Mistrzostwach Świata w 2002 roku. W barwach APOEL-u Nikozja strzelił na Stamford Bridge gola Chelsea w Lidze Mistrzów. Musicie przyznać, osiągnięcia braci dość okazałe. Nie możemy zapominać o braciach Brożek. Piotr i Paweł byli reprezentantami Polski. Grali razem w takich klubach jak Wisła Kraków czy turecki Trabzonspor. Więcej z kariery miał napastnik Paweł, który strzelił wiele bramek dla Białej Gwiazdy. W Polsce na pewno zapamiętani zostaną portugalscy bracia Paixão. Razem grali w Śląsku Wrocław oraz w Lechii Gdańsk. Marko obecnie gra w Turcji, natomiast Flavio całkiem niedawno jako pierwszy obcokrajowiec strzelił setnego gola w Ekstraklasie. W Holandii najpopularniejszymi piłkarskimi bliźniakami są bracia De Boer. Mowa o Ronaldzie i Franku. W latach 90. grali razem w Ajaxie Amsterdam, by potem znowu się spotkać w Hiszpanii, w FC Barcelonie. Większą karierę zrobił Frank, który w Dumie Katalonii grał dużo więcej. W reprezentacji Holandii to również Frank zaliczył więcej występów. Potem drogi braci De Boer schodziły się jeszcze wielokrotnie. Bracia zakończyli kariery w różnym czasie, ale w tym samym klubie, katarskim Al Shamal. Frank postanowił spróbować swoich sił jako trener, co wychodzi mu z różnym skutkiem. Nikt mu jednak nie zabierze z CV prowadzenia reprezentacji Holandii czy takich klubów jak Ajax Amsterdam czy Inter Mediolan. W Niemczech najbardziej rozpoznawalni piłkarze bliźniacy to bracia Bender. Lars i Sven całe swoje kariery spędzili w ojczyźnie. Razem zaczynali w TSV 1860 Monachium. Potem ich drogi na bardzo wiele lat się rozeszły. W 2009 roku Sven trafił do Borussii Dortmund, natomiast Lars do Bayeru Leverkusen. W 2017 roku grali już razem w ekipie Aptekarze. Bracia Bender byli również powoływani do reprezentacji Niemiec, gdzie razem zaliczyli kilkanaście występów. Zostali oni zapamiętani w Niemczech jako solidni piłkarze, którzy w najlepszej formie zasługiwali na kadrę narodową. W Brazylii najpopularniejszymi piłkarzami bliźniakami są bracia da Silva. Mowa oczywiście o Rafaelu i Fabio. Razem w 2008 roku trafili do Manchesteru United z brazylijskiego Fluminense. Większym uznaniem cieszył się tam Rafael, który mógł liczyć na dość regularne występy. W 2014 roku drogi bliźniaków się rozeszły. Fabio trafił do Cardiff City, natomiast Rafael przeniósł się do Francji, do Olympique Lyon. Obecnie Rafael jest zawodnikiem brazylijskiego Botafogo, a Fabio od 2018 roku jest obrońcą FC Nantes. Wszystkich fanów futbolu zapraszam do darmowej przeglądarkowej gry Football Team. Link znajdziesz w opisie. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę, do usłyszenia.